Jak prowadzić zielony biznes? Wskazówki i uwagi. Że to, te trzy czynniki, jak połączymy, czyli regulacje, finansowanie i presja rynkowa, to te trzy czynniki powodują razem, że mamy do czynienia z nadchodzącą rewolucją w biznesie, naprawdę w funkcjonowaniu wielu firm, większości firm na polskim rynku, co do których zmian myślę, że no, większość nie jest jeszcze przygotowana. I dlatego bardzo dobrze, że rozmawiamy o tym. Jakie są korzyści z bycia w zielonym biznesie? No, korzyści jest wiele, począwszy od ekonomicznych, społecznych, środowiskowych, ale też wizerunkowych. A wiemy, że bez zdrowej planety nie ma zdrowej żywności. Zrównoważony rozwój jest czymś, co dzisiaj jest tak naprawdę licencją na działanie. Ta rzeczywistość dookoła nas zmienia się bardzo szybko, zmienia się świadomość klientów, zmieniają się też regulacje prawne i wraz z tym, jak postępują te zmiany, producenci też muszą się dostosowywać do tych zmian. Eko to nie tylko ekologia, ale też i ekonomia. W ostatecznym rozrachunku stosowanie ekologicznych rozwiązań jest też na dłuższą metę opłacalne ekonomicznie, bo to są po prostu zyski, które firma wypracowuje dzięki temu, że oszczędza. W nowo budowanych domach, tych domów około tam 100 domów budujemy rocznie, to praktycznie 90% domów ma jako źródło ciepła ogrzewanie podłogowe i pompę ciepła, a jeszcze przykładowo 5-6 lat temu to było 20%, 80%. Niemal od początku istnienia Danone w Polsce współpracujemy w bliskich relacjach z naszymi dostawcami mleka, gdzie obecne są praktyki regeneratywnego rolnictwa. Oprócz działań z rolnikami chcemy działać w branży, bo wiemy, że łącząc siły możemy więcej, skala jest większa. Przyłączyliśmy się do projektu Mleczarstwo w dobie zmian klimatu, który koordynowany jest przez Związek Polskich Przetwórców Mleka. My jako Tetra Pak jesteśmy producentem opakowań, a tak naprawdę wiadomo, że opakowanie to jest element, który z jednej strony no, musi chronić żywność po to, żebyśmy ją mogli, mieli do niej bezpieczny dostęp i żeby ona była bezpieczna na całej drodze od producenta aż do konsumenta, ale oprócz tego bezpieczeństwa opakowanie wiąże się też z odpadem, który później pozostaje i my dbamy o to, żeby naszym klientom, czyli firmom, które zajmują się produkcją żywności, oferować takie rozwiązania, które minimalizują wpływ opakowania na środowisko. Do procesu bojowego potrzebne są duże ilości wody, niestety. W związku z tym powstają też duże ilości ścieków. Co my z tymi ściekami robimy? Ścieki trafiają do naszej przyzakładowej oczyszczalni ścieków. Oczyszczamy te ścieki. W wyniku oczyszczania ścieków powstają osady ściekowe. Te osady ściekowe przerabiamy na miejscu, w naszej własnej biogazowni. Uzyskujemy biogaz, czyli alternatywne zielone źródło energii, które spalamy bezpośrednio w zakładzie, albo w kotłowniach, albo w naszym ostatnim nabytku, czyli to jest kogenerator, czyli mamy czyste, ekologiczne ciepło do procesów produkcyjnych i mamy ekologiczny prąd ze źródeł odnawialnych. Tego nie było. Segregacja odpadów na budowie. Kiedyś wyglądało to w ten sposób, że wszystkie odpady trafiały do jednego kontenera. Obecnie tych kontenerów jest podstawianych 4 na poszczególne frakcje, czyli na plastik, na styropian, na gruz, na drzewo, na organiczne. Czyli to jest dość duża zmiana, po prostu taka organizacyjna. Podejmujemy jako wydział, czy też szerzej jako uniwersytet, wiele inicjatyw w kierunku właśnie zielonego rozwoju. Między innymi, tutaj muszę powiedzieć, moim obowiązkowym przedmiotem jest prawo ochrony środowiska. Więc to też już jest ukierunkowanie studentów. A
Co do tych szerzej zielonych inicjatyw, bardzo często uczestniczę w różnego rodzaju międzynarodowych projektach, programach, gdzie również mam przyjemność uczestniczyć w omawianiu szeroko rozumianego zielonego biznesu. Instytucje finansowe zostały zmobilizowane, czy zmuszone, można powiedzieć, przez regulacje europejskie, właśnie Sustainable Finance Disclosure Regulation, do uzależnienia ceny produktów finansowych od spełniania kryteriów zrównoważonego rozwoju przez klientów korporacyjnych. Czyli to oznacza, że jeżeli klient podejmuje jakąś, nie wiem, chce rozwinąć swoją działalność gospodarczą i poszukuje kredytu na ten rozwój, to ten kredyt, koszt kredytu jest uzależniony od tego, czy w tym rozwoju tej firmy będą uwzględniane właśnie te wskaźniki ESG, czy też ten rozwój przyczyni się do większej szkody dla środowiska przyrodniczego, dla pracowników i tak dalej, prawda? Więc myślę, że to jest taki element, to się nazywa sustainability link loans, czyli takie kredyty powiązane ze spełnianiem pewnych wymogów dotyczących zrównoważonego rozwoju. No, po angielsku to znacznie krócej się nazywa niż po polsku, ale to rzeczywiście oznacza, że te firmy, które nie dostosują się w swoich strategiach do tych oczekiwań społecznych, regulacyjnych, tych związanych no właśnie z klimatem, środowiskiem, z wymogami społecznymi, to będą, staną się mniej konkurencyjne, ponieważ koszt pozyskania finansowania będzie znacznie większy. Więcej komentarzy publikujemy w lipcowym wydaniu Home and Market, dostępnym w wersji papierowej i w wersji elektronicznej bezpłatnej na www.homeandmarket.eu.